Halving jest już za rogiem. Według tej strony zostało tylko 189 dni do jego nastąpienia. A ostatnio CZ, założyciel największej giełdy Binance, podzielił się swoją opinią na ten temat oraz swego rodzaju predykcją. Więc, po pierwsze, to bardzo słuszna uwaga, czyli pierwsze parę miesięcy przed halvingiem, czyli okres, w którym teraz się znajdujemy, będzie coraz więcej takiego szumu, hałasu, różnych wiadomości. Oraz emocji związanych z tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem dla sieci Bitcoina, jak i tak naprawdę całego rynku kryptowalut. CZ również sprostował oczekiwania niektórych ludzi, że od razu po Halvingu nastąpią wzrosty, a jeśli chodzi o konkrety, to CZ napisał, że dzień po Halvingu Bitcoin nie podwoi swojej ceny, a ludzie tym się zawiodą. Natomiast idąc w bardziej pozytywną stronę tego wpisu, to rok po Halvingu. Według CZ, Cena bitcoina wielokrotnie przebije swoje ATH, czyli swoje najwyższe szczyty. All-time high bitcoina na chwilę obecną wynosi 69 tysięcy dolarów. Zatem wypowiedź tak naprawdę jednej z najbardziej uznanych postaci na rynku kryptowalut zdecydowanie warto być na bieżąco z tego typu ludźmi, ponieważ to tak naprawdę oni w jakiejś tam mierze wyrygują to, co się dzieje na rynku, już nie mówiąc o tym, co się dzieje za kulisami. No i tak, patrząc czysto historycznie, to po tym trochę przedłużonym wstępie, tak, po halwingu rzeczywiście, patrząc na wykresie tygodniowym, mieliśmy do czynienia z bardzo mocnymi wzrostami. Było to na chwilę obecną za każdym razem po halwingu. Czy tak będzie, jeszcze raz to się dowiemy. A prawdopodobnie w kwietniu 2024 roku właśnie ten halwing nastąpi, ale to prawdopodobnie już wiesz. I dzisiaj chciałbym się skupić na drugiej stronie monety, a mianowicie o zagrożeniach. Jakie wiążą się z okresem, w którym teraz się znajdujemy, oraz będziemy się znajdować w kolejnych miesiącach? Tak więc aktualnie od halvingu około dzieli nas 27 tygodni lub nieco poniżej 200 dni, tak to właśnie wygląda. A jak zobaczymy sobie na taką sytuację, w jakiej się aktualnie znajdujemy, ale rok temu zaznaczyłem ten sam okres i widzimy, że mieliśmy do czynienia z dużą, ogromną wręcz zmiennością. Między innymi przyczynił się do tego start pandemii, ale mimo to nie stanowiło to przeszkody Bitcoinowi, aby rzeczywiście prężnie wybijać kolejne szczyty w nadchodzących miesiącach po halwingu. A cofając się do jeszcze poprzedniego halwingu, zaznaczyłem ten sam okres i tutaj również mieliśmy do czynienia z bardzo, ale to bardzo wzmożoną zmiennością. A tutaj możemy jeszcze wyraźnie zobaczyć to, o czym właśnie pisał CZ przed chwilą. Ludzie oczekujący nagłe wzrosty po halwingu mogą się po prostu zawieść, a co tym bardziej. Doprowadzić do emocjonalnych ruchów na giełdzie, na których zarobi ktoś inny, a nie ty, i na tym również skupimy się w tym materiale. Dlatego cofnijmy się do szerszej perspektywy, i już teraz, jako jedno z zagrożeń, to myślę, że warto zastanowić nad swoimi oczekiwaniami. Historia się nie powtarza, ale lubi się rymować, i to jest jak najbardziej trafne powiedzenie. Szczególnie dla rynku kryptowalut, który wyróżnia się swoją cyklicznością. Zatem oczekiwania. Z tego co wiem, to już teraz ludzie mają spore oczekiwania odnośnie swoich altcoinów w portfolio. A tak jak to omawiałem w tym właśnie materiale, altcoiny przed Halvingiem mówiłem o bardzo mocnym zagrożeniu, jakim jest trzymanie nieodpowiednich altcoinów aktualizacja oraz optymalizacja swojego portfolio w oparciu o konkretne czynniki, które właśnie omawiałem w tym materiale. Zatem po obejrzeniu tego filmu radzę Tobie wejść na mój kanał, oczywiście zasubskrybować i obejrzeć ten wspomniany materiał. Co więcej, to spójrzmy na rynek z drugiej strony. Aby lepiej Tobie to zobrazować, przejdziemy sobie na CoinMarketCap i tutaj w lewym górnym rogu widzimy, że na chwilę obecną istnieje prawie 2 miliony różnych altcoinów. Rynek jest wręcz nasycony. A wiadomo nie od dzisiaj, że większość z tych projektów po prostu upadnie i nigdy już nie powstanie. Ale część tutaj oglądających mogę również zauważyć, że w ostatnich tygodniach oraz miesiącach, czyli w okolicy 30 tysięcy dolarów za bitcoina zauważyłem, że jest to taka trochę psychologiczna bariera, również dla twórców projektów, aby oni w tym właśnie momencie, w którym rynek pokazuje, że się coraz bardziej rozgrzewa i nabiera tempa, żeby ruszyć ze swoimi własnymi projektami. A tak jak wspomniałem, większość z nich upadnie i okaże się po prostu stratnymi pozycjami. Dlatego, na szybko muszę wspomnieć o projekcie, którego strona już myślę, że powinna zapalić niektórym taką czerwoną lampkę w głowie. Ze względu na układ strony. Tak więc to, co mi wpadło w ręce ostatnio, to jest projekt, którego strona jest bardzo podobna do projektów, które ja omawiałem na tym kanale i one wyróżniają się tym, że po prostu się nie udają. Zbierają kasę klasycznie w takim okienku z prawej strony ekranu, a z lewej klasycznie jakiś tutaj zwięzły opis o tokenach, w tym przypadku BTC MTX. I według tego panelu zebrali oni już prawie 925 tysięcy dolarów. Tak więc Uważajcie na siebie, ze względu na zmożoną zmienność, jaka nas czeka do Halvingu i jeszcze zanim, trzeba być jak najbardziej ostrożnym. W przypadku tego Bitcoin Mine Tricks, Minetrix to twórcy oferują tokeny, dzięki którym można kopać bitcoiny, ale oczywiście po wyjęciu ich z obiegu oraz zalokowaniu na stakingu, dzięki czemu rzekomo będzie można bezpiecznie kopać Bitcoina w chmurze. Ja na tym kanale przykładam sporą wagę właśnie do altcoinów, jak i tradingu, i oprócz dzielenia się z wami konkretnymi projektami, to również ostrzegam przed takimi sytuacjami, jak właśnie potencjalny lokalny dołek Bitcoina przed Halvingiem. Również tutaj dzieliłem się konkretnymi poziomami. Zatem powoli wchodząc w taki no, dziki okres na rynku. Jeśli chcecie mieć potężne portfolio, no to uważajcie na tego typu projekty. Ja, oczywiście, nie mówię, że ten projekt jest w 100% zły, czy w 100% idealny. Nic z tych rzeczy. Po prostu pokazuję Wam to, co widzę. Też powiem od razu tutaj, że ja nie robiłem jakiegoś dużego researchu. Ale co tutaj przykuwa jeszcze bardziej uwagę, to patrzcie, jakie poprocentowanie roczne można znaleźć: 644%, gdy się kupi ten token oraz zacznie go steakować. Duże procenty, jak historia pokazała, w dużej mierze biorą się z kieszeń innych inwestorów, a czegoś takiego chcemy unikać. Nie wiem jak wy, ale ja na tym kanale skupiam się na zdrowych, prężnych projektach, które po prostu okażą się lepszą decyzją niż gorszą. Tym bardziej, że historia również pokazała, że w okolicach Halvingu powstają projekty, które robią największe wzrosty na Hossie, która następuje właśnie po halwingu zazwyczaj. Dlatego jeśli chodzi o młode projekty, to launchpady mogą się wyróżniać po prostu bezpieczniejszymi opcjami niż mniej bezpiecznymi opcjami. Szczególnie launchpady na sprawdzonych giełdach, takich jak Bybit. Tutaj widzimy, że średni wzrost chyba w ciągu tygodnia albo dwóch tygodni od startu te projekty zrobiły łącznie 1010%. Projektów wystartowało 23 od rozpoczęcia tego launchpadu, czyli również widać tutaj, że nie są brane w każde projekty, a są po prostu selekcjonowane i odpowiednio dobrane, tak aby jednak użytkownicy Bybit tutaj zarabiali, a nie tracili. Jakby co, to zostawiłem sobie link do tej giełdy poniżej w opisie i przy pianym komentarzu. A co więcej, to zarejestrowanie się z tego linku upoważni Ciebie do dołączenia mojej grupy na Telegramie. Ja na tej grupie dzielę się swoimi analizami, swoimi zagraniami, których nie widać tutaj na YouTubie czy na Twitterze. Również dzielę się swoimi kryptowalutami, które będę akumulować oraz kiedy będę je sprzedawać. Co więcej, to dla osób, które chcą wykorzystać nadchodzącą zmienność. To dzielę się tutaj również strategiami tradingowymi, opisanymi tak krok po kroku, aby każdy mógł się nieco zainspirować, spróbować swoich sił. Bo jednak trading w połączeniu z inwestowaniem długoterminowym daje mocną przewagę niż po prostu ktoś, kto tam kupi sobie jakieś kryptowaluty i o nich zapomni. Tak więc, jeśli takie coś Ciebie interesuje, to link do Telegrama również znajdziesz poniżej pod tym filmem w opisie i przy pewnym komentarzu. A kolejne, równie ważne zagrożenie. To są różne takie analizy z czapy, a im bliżej takiego halvingu, tym emocje naturalnie będą większe, a niektórzy analitycy będą przelewać swoje emocje na wykresy. Ja osobiście wolę działać na twardych, suchych liczbach. I aktualnie widzę większe prawdopodobieństwo niż mniejsze, że przed halvingiem będzie można doświadczyć lokalnego dołku na konkretnych poziomach, które znajdziesz właśnie w tym materiale oraz na moim telegramie. Bitcoin od takiego lokalnego dołku do swojego szczytu w poprzednim cyklu zrobił 1682%. A od swojego dołka cyklicznego zrobił aż ponad 2086%. Tak jak widać, mamy do czynienia z ogromnymi liczbami, z ogromnym potencjałem, a nie ukrywajmy się, duże liczby oraz działanie na emocjach, na jakimś Twitterze ze swoimi analizami po prostu działa bardzo dobrze pod kliknięcia, pod lajki, komentarze i tak dalej. Więc to jest zagrożenie, które myślę, że większość początkujących osób taki zresztą nie tylko początkujących będzie mogło doświadczyć właśnie w okresie, w którym aktualnie się znajdujemy. Jest to okres, który, jeśli odpowiednio się rozegra, będzie stanowił bardzo owocne fundamenty pod potencjalnie lepsze czasy, które historia pokazała, że raczej się zbliżają. A jeśli do tego okresu podejdzie się powierzchniowo, no to po prostu można trafić na bardzo różnego rodzaju sytuacje, niekoniecznie przyjemne. Dlatego staram się również Was ostrzegać, kiedy tylko mogę o ewentualnych przeszkodach. Dlatego uważajcie na siebie, trzymajcie się. Na koniec jeszcze was zostawię z jedną bardzo ważną poradą inwestycyjną, a mianowicie zainwestuj dosłownie jedną sekundę Twojego czasu, aby zasubskrybować. Przycisk do tego znajdziesz pod tym filmem, bo jak sam widzisz, ja tutaj dzielę się samymi konkretami. Dzisiaj akurat był taki luźniejszy format, ale myślę, że bardzo potrzebny dla wielu osób. Tak więc uważajcie na siebie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!